Karabin to podstawowa broń piechoty w grze Bolt Action. Przykłady to Lee Enfield, M1 Garand, Gewehr 43 czy Tokarew. Pistolet to standardowa broń boczna dla oficerów lub żołnierzy, którzy nie noszą karabinu. Przykłady to Colt czy Walther P38. Pistolety maszynowe były używane przez załogi pojazdów, komandosów czy dowódców oddziałów. Są szybkostrzelne i sprawdzają się w walkach na krótki dystans. Przykłady to Thompson, MP40, Schmeisser czy Pepesza. W kategorii karabin automatyczny mamy tylko jedną broń, jest to Browning Automatic Rifle, czyli BAR. Karabin szturmowy to najbardziej zaawansowana broń piechoty w II wojnie światowej, bardzo szybka i bardzo celna. Jej najlepszym przykładem jest Sturmgewehr 44. W tę kategorię wpadają wszystkie lekkie karabiny maszynowe obsługiwane przez dwóch żołnierzy, takie jak Bren czy MG42, zazwyczaj będące na wyposażeniu oddziału. Średni karabin maszynowy to cięższa broń rozstawiana np. na trójnogu. Co ciekawe, w armii niemieckiej średni karabin maszynowy jest MG42 na trójnogu, ale w armii brytyjskiej to jest już Vickers, a u Rosjan Maxim. Ciężki karabin maszynowy to broń o większym kalibrze niż poprzednie, taka jak np. Browning kaliber 50. Kategoria obejmuje zazwyczaj CKM-y montowane na pojazdach. Działko automatyczne to kategoria obejmująca szybkostrzelną broń montowaną na samochodach opancerzonych czy czołgach, głównie używana jako broń przeciwlotnicza. Przykładem może być Bofors czy niemiecki Flak 38. W kategorię broni przeciwpancernej używanej przez piechotę wpadają zarówno karabiny przeciwpancerne, jak i wyrzutnie pocisków rakietowych. Przykłady to rosyjski karabin PTRD-41, amerykańska bazooka, niemiecki Panzer Schreck i Panzer Faust oraz brytyjski Piat. W Bolt Action do kategorii broni przeciwpancernej zaliczamy działa lekkie, średnie, ciężkie i superciężkie, w zależności od skuteczności. Przykłady to brytyjska 17-funtówka czy niemiecka L70 o kalibrze 75 mm, montowana na Panterze. Generalnie lekkie działa to te o kalibrze do 50 mm, średnie do 75 mm, ciężkie to te powyżej 75 mm, zaś superciężkie to działa wyjątkowo skuteczne, jak sławna niemiecka 88. Miotacze płomieni to niebezpieczna broń, która była używana przez wyszkolonych żołnierzy i której bardzo się obawiano. Służy głównie do walki z przeciwnikiem w osłonie. Moździerz to świetna broń wsparcia piechoty, także w Bolt Action. W grze mamy rozróżnienie na moździerze lekkie, średnie i ciężkie. Lekkie to te używane w oddziałach piechoty, jak brytyjski dwucalowy czy niemiecki 50 mm. Średnie mają kaliber 60-80 mm i są obsługiwane przez osobny oddział. Ciężki moździerz to np. niemiecki 120 mm, też w grze występuje jako osobny oddział. Do kategorii haubic zalicza się artyleria, która może strzelać na wprost do wroga lub ostrzeliwać go z daleka wysoką trajektorią. W grze rozróżniamy trzy rodzaje haubic. Lekkie, np. brytyjska 25-funtówka, amerykańska 75 czy niemieckie 75. Średnie haubice to np. amerykańska 105 i brytyjska 4,5-calowa lub radziecka 122. Ciężkie haubice mają kaliber powyżej 150 mm.